Witamy w programie Zdrowe Miasto. W tym odcinku zobaczymy efekty kampanii Trzeźwy Umysł realizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundację Trzeźwy Umysł. Wzięli w niej udział również mali legniczanie. Ogólnopolska kampania Trzeźwy Umysł jest realizowana od 2002 roku. W jej ramach dzieci z całego kraju tworzą jakieś projekty. W tym roku był to własny autoportret lub list do uczniów 7 klasy szkoły podstawowej. W Legnicy władze miasta obdarowały laureatów konkursu z naszej małej ojczyzny. Pan prezydent wręczył nagrody dzieciom za udział w konkursie w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, a akurat nasza szkoła brała udział w konkursie literackim i dwoje dzieci otrzymało nagrody, wyróżnienia w tym konkursie literackim. Myślę, że bardzo zadowolone. W mieście realizacją kampanii zajmuje się Komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem akcji jest promowanie zdrowego stylu życia oraz zachowań wśród dzieci, dzięki którym nie piją alkoholu, nie zażywają narkotyków oraz nie stosują wobec innych przemocy. Jako że jest to 18. edycja tego konkursu Zachowaj Trzeźwy Umysł, więc staramy się propagować tą tematykę we wszystkich placówkach legnickich. Dzieci, młodzież chętnie uczestniczą w tego rodzaju działaniach. Różnie to bywa, jeżeli chodzi o typowanie laureatów. Jury, które typuje laureatów, jest jury ogólnopolskim, więc my tutaj wpływu większego na wybory jury nie mamy. Niemniej jednak co roku z terenu Legnicy kilkanaście osób jest nagradzanych. To są nagrody, które funduje organizator. Niemniej jednak za każdym razem prezydent miasta również ze środków własnych funduje dodatkowe nagrody. Ma to na celu jeszcze większe uatrakcyjnienie konkursu dla najmłodszych. Oni sami wiedzą najlepiej, dlaczego warto w tego typu akcje się angażować. Co roku są ciekawe nagrody. Z tego co słyszałem, 2 lata temu był głośnik bezprzewodowy. W zeszłym roku słuchawki bezprzewodowe, a w tym roku właśnie smartwatch. Bardzo przydatna rzecz w sumie. No i kiek do selfie. W tegorocznej edycji wyróżnieni w skali całego kraju zostali Maja Pawłowska, Mateusz Śliwa, Jakub Wróbel, Wojtek Kogut oraz Aleksandra Greś. Widać, że ta inicjatywa, pomysł na Trzeźwy Umysł, na ten konkurs, to jest trafiona inicjatywa i ona cieszy się dużym zainteresowaniem. Różnie bywa z ocenami jury. W tym roku mamy 5 laureatów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Uczestnicy otrzymali w nagrodę sprzęt elektroniczny wysokiej klasy oraz pamiątkowe dyplomy. Spotkanie z tymi młodymi ludźmi oraz władzami miasta, a także przedstawicielami Wydziału Zdrowia odbyło się 16 października. Jakub dodaje, że konkurencja w konkursie była wysoka. Myślę, że tak, no bo skoro tylko 5 laureatów z samej Legnicy i tylko ja z mojej szkoły, a przez porównanie, no bo w zeszłym roku też byłem laureatem, no a poza mną były jeszcze 3 osoby, z tego 2 z mojej klasy, więc myślę, że tak. A długo trzeba było pracować, żeby właśnie zostać takim laureatem, jak już mówiłeś, 2 rok z rzędu, także... No w sumie to zależy, jak się ma ciekawy pomysł i się go jeszcze ciekawie przedstawi, to w sumie można powiedzieć, że zależy dla kogo. Dla mnie na przykład nie łatwe tak.
Ten konkurs pomaga młodym ludziom wybrać dobrą drogę do przyszłości. Chcielibyśmy, żeby właśnie pomagał. Te działania są nakierowane przede wszystkim na propagowanie właściwego spędzania wolnego czasu, bo nie da się ukryć, że to jest dodatkowe zajęcie. Młodzi ludzie w wieku szkolnym przede wszystkim powinni się skoncentrować na sprawach nauki, na sprawach szkolnych, ale wolny czas jest istotną sprawą związaną z rozwojem młodego człowieka. No więc, żeby nie było to tylko siedzenie przy komputerze, w smartfonach i tego rodzaju rozrywkach, ta możliwość wykazania się, oczywiście dla tych, którzy mają zdolności, mają ochotę, chcą, ta możliwość pokazania swoich zdolności poprzez działalność plastyczną, literacką. Był też okres, kiedy były nagradzane prace, no nazwijmy to filmowe, fotograficzne. Różna konwencja tego konkursu była do tej pory. Młodzi legniczanie mieli namalować w konkursie swój autoportret. Wbrew pozorom, nie było to takie łatwe. Ja, mój portret z wiankiem, no, z kwiatami i różne kokardki doczepione były. Długo się zajmowałaś, żeby stworzyć właśnie to dzieło? Trochę, bo robiłam kilka, dużo było prac. Mateusz natomiast w ten sposób wykonał konkursowe zadanie. No, mojej pracy ogólnie to był autoportret mój. Pisałem go bardzo długo, bo przychodziłem ze szkoły, nauka, obiad, lekcje i od razu poświęcałem ten swój wolny czas na napisanie tego. Na ogólnopolski konkurs nadesłano kilka tysięcy prac, dlatego jakiekolwiek laury to naprawdę wielkie wyróżnienie dla tych dzieci. Myślę, że po pierwsze wzmacnia się poczucie własnej wartości. Każdy chce być akceptowany, doceniony za swoje wysiłki i tutaj u dzieci ten element jest bardzo ważny. Poza tym spotykają się też z tematyką, która dotyczy przeciwdziałania problemom alkoholowym, narkomanii. I są w środowisku, szczególnie młodzi ludzie, którzy narażeni są na różne pokusy ze strony środowiska. Ogólnopolska kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł ma pokazywać młodym ludziom, jakie postawy powinni prezentować w dorosłym życiu. Przede wszystkim pokazuje alternatywne zachowania do tych patologicznych, czyli picia alkoholu, zażywania narkotyków, uzależnienia od telefonu czy komputera, a także używania przemocy wobec innych. Kampania odbywa się pod honorowym patronatem ministra edukacji oraz ministra sportu i turystyki. Kuba namawia wszystkich, żeby się angażować, no bo to daje też duże korzyści, a poza tym na tych pracach też ktoś może skorzystać, tak poza mną. Także Mateusz już wie, dlaczego z chęcią wziął udział w akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł i poleca ją każdemu. Jesteśmy mądrzejsi, zyskamy dużo, no i warto brać udział w takich, bo są atrakcyjne nagrody, a teraz jak będzie ten egzamin ósmoklasisty, to wiadomo, że będziemy lepiej mogli go napisać. Propagowanie zdrowego stylu życia zawsze warto chwalić. Każdy udział jest pewnym elementem całościowego podejścia do propagowania zdrowego stylu życia, do propagowania właściwych zachowań i umiejętności radzenia sobie w życiu, nazwijmy to, bez używek. Również pedagodzy podkreślają walory kampanii Trzeźwy Umysł. To jest działanie profilaktyczne, mało tego, wcześniej też z rodzicami rozmawiamy na te tematy, dostajemy także ulotki, dostajemy takie specjalne gry też dla rodziców, dla dzieci, także jest bardzo, bardzo dobre działanie profilaktyczne. Najmłodsi wiedzą czasem więcej niż my, dorośli. Po co mamy się szkodzić, jeżeli to jest niepotrzebne w ogóle, według mnie.
To już wszystko w tym programie z cyklu Zdrowe Miasto. Na następny zapraszamy już za miesiąc.